Czy Bitcoinowi grozi rozłam? Pewnie większość z Was zastanawia się, dlaczego cena Bitcoina spada. W przeciągu ostatnich paru dni spadło ponad 10%, a alternatywne waluty, kryptowaluty do Bitcoina zaczynają rosnąć to bardzo ostro. I popatrzmy prawdzie w oczy. Sytuacja wygląda w ten sposób, że dyskusja odnośnie skalowania Bitcoina zaczyna zmieniać swój wydźwięk w kierunku, który nie jest do końca najbardziej pożądany. Mianowicie coraz otwarciej mówi się o zrobieniu hard forka, czyli takiej twardej aktualizacji, która może doprowadzić do rozłamu, do powstania dwóch Bitcoinów. Branża Bitcoina ma do dyspozycji na dzień dzisiejszy zasadniczo dwie implementacje, o których się dyskutuje, czyli implementacja Bitcoin Core, która ma za sobą całe zaplecze setek deweloperów, którzy mają bardzo dokładny plan i pomysł na to, jak tego Bitcoina rozwijać w przyszłości i budować kolejne warstwy technologiczne, które pozwalają Bitcoina zeskalować do niewyobrażalnych rozmiarów. To znaczy, że będzie można robić miliardy transakcji na sekundę i Bitcoin stanie się takim ogromnym oceanem płynności finansowej. To jest jedna implementacja Bitcoin Core, a druga implementacja to tak zwana implementacja Bitcoin Unlimited, która zakłada, że rozmiar bloku, który się tak naprawdę rozchodzi, nie będzie wynosił 1 MB, tylko będzie ustalany przez górników i przez uczestników tej sieci. Co de facto niewiele zmienia, jakby nie daje dużej innowacji, poza tym zniesieniem rozmiaru bloków i sprawi, że wszystkie transakcje będą zapisywane w blokach, co może doprowadzić dalej to do coraz większego rozmiaru łańcucha bloków, a w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia się decentralizacji sieci, czego też nie chcemy, bo decentralizacja jest gwarancją bezpieczeństwa. Jeżeli chcecie wiedzieć trochę więcej na ten temat, to nakręciłem na ten temat odcinek pod tytułem Najważniejsze wybory w historii Bitcoina, które możecie zobaczyć tutaj. Ale jakie mogą być konsekwencje tego, co się może wydarzyć? Pojawiły się już giełdy, które oznajmiły, że w przypadku, jeżeli Bitcoin rozdzieli się na dwa Bitcoiny, będą notować na giełdzie obydwa Bitcoiny, co jest dobrą i złą wiadomością, zależy jak na to patrzeć, ponieważ po pierwsze, rozmyje się wartość, będzie rynek zacznie szukać wyceny obydwu tokenów, obydwu bitcoinów, co też zwiększa znacząco niepokoje w branży, przez co odpływa kapitał do takich kryptowalut jak Ethereum, Dash czy Litecoin itd., itd. I dlatego one są teraz na wzrostowym trendzie, bo kapitał z bitcoina odpływa. Co też jest dobrą wiadomością, uważam, ponieważ to jest tak naprawdę sygnał dla górników Bitcoina, że ten problem narasta coraz bardziej i coraz szybciej trzeba znaleźć na niego rozwiązanie. Z tym, że jeżeli Bitcoin podzieli się na dwa, to po pierwsze pamiętajcie o tym, że będziecie mieli dwa razy więcej Bitcoinów, to znaczy będziecie mieli Bitcoiny na jednym i na drugim łańcuchu, te same, które mieliście wcześniej na jednym. Ich cena będzie fluktuować, więc będzie to na pewno raj dla spekulantów. Tam będzie można zarobić dużo pieniędzy i pewnie będzie można dużo stracić. Jeżeli jesteście spokojnymi posiadaczami Bitcoina, to polecam przeczekanie tej burzy, bo ja wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie i rynek zdecyduje, który Bitcoin będzie tym Bitcoinem dalej królującym. W mojej opinii najlepszym rozwiązaniem jest budowanie w oparciu o Bitcoin Core, który zakłada budowę Segwita, Lightning Network, Mast czy Snore Signatures, czy tam jest mnóstwo innowacji, o której większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak Wimble Nimble czy Tumblebeat. To są takie technologie, które ogromnie zwiększają wydajność całej sieci transakcyjnej, jak i anonimowość transakcji, więc także bezpieczeństwo i suwerenność jednostki. W przypadku Bitcoin Unlimited tam tylko jest jedyną innowacją u nich jest zniesienie limitu bloków. Tylko że implementacja Bitcoin Unlimited wymaga hard forka, czyli możliwości podziału Bitcoina na dwa, a implementacja Segwit może zadziałać jedynie w momencie, jeżeli 95% sieci przyjmie ją jako obowiązującą. Jakie są scenariusze w mojej opinii? Mam nadzieję, że do hard forka nie dojdzie i że uda się to rozwiązać takim kompromisowym rozwiązaniem, że w końcu ktoś wprowadzi na rynek rozwiązanie, które będzie zakładać elastyczne rozmiary bloków, a jednocześnie innowacje pod tytułem Segwit.
która umożliwi dalsze skalowanie Bitcoina na wyższych poziomach technologicznych. Na razie takiego rozwiązania nie widać dostępnego na rynku. Mam nadzieję, że ktoś nad tym pracuje. Ale jeżeli będziemy skupiać się na dwóch osobnych rozwiązaniach, o których mówię, to możliwe, że dojdzie do hard forka, który de facto będzie wyglądał w ten sposób, że jeżeli większość górników zacznie wykopywać bloki w standardzie Bitcoin Unlimited, to bloki wykopane w standardzie Bitcoin Core będą uznawane przez tą grupę górników jako nieważne, co de facto doprowadzi do powstania dwóch Bitcoinów, które już dzisiaj się nazywa jako BTC, czyli Bitcoin Core, i BTU jako Bitcoin Unlimited. W konsekwencji może to być dobre wydarzenie, ponieważ jeżeli ci górnicy od Bitcoin Unlimited pójdą w zwiększanie bloków, to ci górnicy pójdą w innowacje pod tytułem Segwit i te następne warstwy skalowania Bitcoina, i wtedy rynek będzie musiał zdecydować, który Bitcoin ma być tym, który króluje, w którym Bitcoinie będzie większa płynność, w którym Bitcoinie będzie kumulować się więcej kapitału. Osobiście uważam, że w Bitcoin Core będzie się kumulować więcej kapitału, bo tam jest dużo większe zaplecze programistów, dużo większe zaplecze innowacji i dużo bardziej krystaliczny plan niż plan Bitcoin Unlimited. I to de facto, to o czym zapominają czasem górnicy, to, że w ostateczności to nie oni decydują o przyszłości Bitcoina, tylko to my decydujemy. My jako rynek, my zdecydujemy własnymi nogami, tam gdzie pójdziemy z pieniędzmi, to tam będzie przyszłość Bitcoina. Także jeżeli jesteście posiadaczami Bitcoina, to zalecam cierpliwość i jeżeli będzie jakaś burza, to zalecam przeczekać, ewentualnie jakąś dywersyfikację waszych kryptowalut. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaką dywersyfikację, to na pewno z listy coinmarketcap.com pierwsza dziesiątka nie jest przypadkowa. Możliwe, że warto rozważyć dywersyfikację swoich kryptowalut i czekanie na to, jak ta sytuacja się rozwinie. Jeżeli jesteście górnikiem, to musicie podjąć decyzję, którą implementację będziecie kopać. To jest w ogóle paradoksalnie, to mogą być złote czasy dla górników. To jest bardzo ważna rzecz, żebyście pamiętali, bo jeżeli dojdzie do rozłamu, to na jednym i na drugim łańcuchu drastycznie spadnie trudność wydobycia, więc będzie można tu i tu wydobyć możliwie, że dwa razy więcej bitcoinów w tym samym czasie. I jeżeli dobrze obstawicie, to możliwe, że w niedalekiej przyszłości zarobicie dużo więcej, niż gdyby tego hard forka nie było. Więc możliwe, że to będą złote czasy dla górników. Ale jak będzie w rzeczywistości, pokaże rynek. Także ja trzymam kciuki na to, że wszystko uda się ułożyć tak, jak należy. Wy też bądźcie dobrej myśli. Oczywiście zabezpieczajcie swój kapitał. Czy teraz warto kupować, czy sprzedawać, to ja wam tego nie powiem, bo sam tego nie wiem. Ale jestem dobrej myśli. Także jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na dole w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zachęcam do tego, żebyście zaczęli mnie ewentualnie obserwować na Facebooku, bo robię tam w miarę regularnie live'y, gdzie dyskutuję z wami, odpowiadam na wasze pytania. I jeszcze na Instagramie, gdzie też zdarzają mi się live'y i staram się tam na bieżąco pokazywać to, co się dzieje w branży, czy też u mnie w moich projektach, w które ja jestem zaangażowany. Także dzięki jeszcze raz wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku.